Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Ponownie witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że już trzeci dzień możemy razem spotykać się na modlitwie i że mogę głosić do was Słowo Boże, dzieląc się tym wszystkim, co Pan Jezus pragnie do nas powiedzieć i przez słowa Ewangelii, i w tematyce, o którą zostałem poproszony, żeby poruszyć, czyli zagrożeń duchowych. I tak dzisiaj, już na samym wstępie, otrzymujemy bardzo pozytywną wiadomość od Pana Jezusa, że nasze imiona zapisane są w niebie. Także tutaj obecnych, wszystkich tych, którzy zostali ochrzczeni. Nasze imiona zostały zapisane w niebie, to znaczy, że znają nas tam, oczekują nas, ale to już od nas, od naszych wyborów zależy, czy rzeczywiście będziemy chcieli się tam dostać. Czy opowiemy się po stronie Jezusa Chrystusa, Boga, czy po stronie szatana, świata ciemności, wybierając życie w grzechu. I o tym pragnie nam też powiedzieć Pan Jezus, chociaż bez wątpienia jest to bardzo trudna prawda o istnieniu świata duchowego, który jest nam całkowicie nieprzyjazny, którego jedynym zadaniem jest doprowadzić nas do buntu przeciwko Panu Bogu i do grzechu, do trwania grzechu, odrzucenia Jego miłosierdzia. Pan Jezus przypomina nam prawdę o istnieniu szatana. Mówi w dzisiejszej Ewangelii: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. I Pan Jezus w tym temacie nie pozostawia żadnych złudzeń. On nazywa sprawy po imieniu. Bardzo odważnie głosi prawdę o istnieniu szatana. I zauważmy, że Pan Jezus przypomina nie tylko, że zły duch istnieje, ale także, że działa. Działa wśród ludzi. Nie można powiedzieć, że ktoś jest wyjęty spod jego zainteresowania, choćby nawet jemu się zdawało, że w żaden sposób nie odczuwa jego działania czy obecności. Być może ten człowiek jest już tak zaślepiony, jego sumienie jest tak niewrażliwe, że tego po prostu nie dostrzega. Każdy z nas jest na celowniku złego ducha. Jeśli twierdzisz, że zły duch się tobą nie interesuje, to jesteś w wielkim błędzie. Jeśli ty nie interesujesz się złym duchem, to nie znaczy, że on nie interesuje się tobą. Jest to prawda, która dzisiaj niestety bywa przemilczana,
którą wielu chciałoby włożyć między bajki, mówiąc, że no tak, średniowiecze, straszenie ludzi piekłem. Tymczasem jednak jest to prawda objawiona przez Pana Jezusa i nie wolno ją przemilczeć. Pan Jezus bardzo wyraźnie uczy nas w Ewangelii, że z szatanem trzeba postępować zdecydowanie. Nie wolno wchodzić z nim w żadne kompromisy. Formą kompromisu bez wątpienia jest chociażby trwanie w grzechu albo niepodejmowanie walki z pokusami. I takie właśnie działanie nakazuje Jezus apostołom. Wzywa ich do walki z szatanem. A więc nie ma żadnego przyzwolenia na to, żeby władza szatana w świecie mogła się rozwijać. Czyli mówiąc inaczej, żeby on mógł wchodzić w nasze życie, w nasze serce. W Ewangelii jest kilka fragmentów, które opisują, że szatan niestety atakuje nie tylko dorosłych, ale także dzieci. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. W jaki sposób chronić przed wpływem złych duchów tych, których kochamy najbardziej, ale którzy są najsłabsi, wydawałoby się, w tej walce, w walce z szatanem. Jak chronić dzieci? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że dzieci są jak gąbka, a więc chłoną wszystko. I co wchodzi na tym pierwszym, najwcześniejszym etapie w to dziecko? Przede wszystkim emocje, które im okazujemy, uczucie. Być może jeszcze nie rozumieją słów, ale potem poznają znaczenie słów, a więc potem słowa. I te właśnie gesty, znaki, słowa będą pierwszymi furtkami, w które w dziecięcą duszę przekazywane będą albo dobro i związane z nią Boże łaski, czyli Bóg, albo zło i niestety sam zły duch. Trzeba zatem zastanowić, co chłonie Twoje dziecko? Jakie przekazujesz mu emocje, uczucia, słowa? Kiedy widzimy przejawy obecności szatana w drugim człowieku, tym bardziej w dziecku, trzeba podjąć bardzo konkretne działania. Jakie to mogą być znaki, że w drugim człowieku działa zły duch? Zaznaczam, nie oznacza to, że ktoś jest opętany, bo nie można mylić tych pojęć. Tu nie mam na myśli opętania. Opętanie pojawia się wtedy, kiedy człowiek chce oddać się złemu duchowi. Robi to bardzo świadomie. A tutaj mam na myśli normalne działanie złego ducha, wynikające z naszego wyboru, choćby wejścia w grzechy, ale także z tego, co my świadczymy drugiemu człowiekowi. Pod tego rodzaju działaniem złego ducha, można powiedzieć, jest praktycznie każdy z nas. Jakie to są znaki obecności złego ducha w drugim człowieku, także w dziecku? To jest między innymi złośliwość, zawiść, gniew, nieprzebaczenie, przekleństwa. Jeśli widzimy coś takiego w drugim człowieku, tym bardziej w dziecku, trzeba najpierw otoczyć tego człowieka miłością. Nie wolno zwalczać, nie wolno unikać takiego człowieka. Tym bardziej, jeśli jest to dziecko. Miłość, otoczenie takiego człowieka miłością zmusza szatana do odejścia z jego serca. Szatan odchodzi z duszy wtedy, kiedy ona jest napełniana miłością. Miłość jest najlepszym egzorcyzmem. Ale zauważmy, jeśli to będzie miłość Jezusowa, bo często możemy zauważyć, że otaczam miłością moich bliskich, ale oni się nie zmieniają. Bo być może tobie się wydaje, że to jest miłość, bo to jest tylko twoja miłość, a to ma być miłość Jezusowa. Zaraz jeszcze bardziej ten temat omówię. Ale jeżeli mówimy, że miłość jest najlepszym egzorcyzmem, to trzeba też zauważyć, że to działa w drugą stronę. Że brak miłości ściąga do duszy demon. A więc zastanów się, czy ty okazujesz swoim bliskim, dzieciom miłość i czy jest to miłość prawdziwa, czy raczej ściągasz do jego serca demony, nie mając nawet czasu, żeby mu tę miłość okazać, a może właśnie okazując mu to, co najgorsze. Trzeba się zastanowić, ile było sytuacji w twoim życiu, w którym przez brak miłości, życzliwości, łagodności,
cierpliwości, kiedy przez gniew, złość, nienawiść ściągałeś szatana do duszy własnego dziecka czy też współmałżonka. I można powiedzieć, że już pierwsze chwile od poczęcia dziecka będą decydowały o tym, czy to dziecko będzie otrzymywało miłość i Boga, czy raczej zło, nienawiść, niechęć i związanego z tym demona. Pamiętam świadectwo pewnej kobiety z parafii, w której pracuję, która postanowiła sobie, że jak się tylko dowiedziała, że jest w ciąży, będę chodzić codziennie na mszę świętą, żeby przyjmować komunię świętą. Chcę, żeby moje dziecko wzrastało w możliwie największej bliskości względem Pana Jezusa. I Pan Jezus dał jej taką łaskę, że dosłownie do ostatniego dnia wydania dziecka na świat, mogła przyjąć komunię świętą i uczestniczyć w Eucharystii. Tak i Pan Jezus pobłogosławił. I to dziecko przyszło na świat i wszyscy się nim zachwycali. Mówili, ono przyszło na świat z uśmiechem, niespotykane. Ono jest takie ładne, takie pogodne. Niech Pani da nam podtrzymać to dziecko. Jest takie wyjątkowe, cudowne. To właśnie było owocem, że to dziecko było karmione i otaczane miłością Jezusem Chrystusem. Ale ile jest takich przypadków, że dziecko tego nie otrzyma? Że już kształtując się w łonie matki otrzymuje albo nienawiść, albo niechęć, albo lęk. Może matka nie chce tego dziecka i to później idzie z tym człowiekiem przez kolejne tygodnie, miesiące, nawet lata życia. I często ten człowiek nie jest świadomy, dlaczego zły ma do niego taki łatwy dostęp. Niektórzy mówią, ale to dziecko jest złe. Taki wcielony diabeł. Znikąd to się nie wzięło. Ktoś to tam wlał. I pierwszymi są niestety rodzice. Nie wolno takiego człowieka, bez względu na to, czy to jest dziecko, czy współmałżonek, będącego pod władzą złego ducha, zostawiać samemu sobie, jak to się mówi, na pożarcie szatanowi. Szatan obecny w jego duszy będzie atakował nie tylko niego samego, ale także tych wszystkich, którzy są dookoła, rodziców, rodzeństwo, środowisko. A więc nie można bagatelizować takich sytuacji. Nie można mówić, że jeśli wiemy, że ktoś jest pod wpływem złego ducha, zwłaszcza jeżeli to jest osoba dorosła, to jest jego prywatna sprawa. Zostawmy to. Jest dorosły, wie co robi. On sam sobie nie pomoże. Tylko inni mogą mu pomóc. Pomóc właśnie w ten sposób, jak powiedziałem wcześniej. Wnosząc miłość Jezusa Chrystusa do jego życia i serca. A więc nie zostawiać go samego, nie walczyć z nim i nie uciekać od niego. Pamiętać, że przeciwstawiamy się nie człowiekowi, ale szatanowi, który wchodzi w życie tego człowieka. I teraz właśnie chciałbym wyjaśnić to, co powiedziałem wcześniej. Co to znaczy, że miłość jest Chrystusowa? Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza miłość ludzka jest ułomna i bardzo słaba. I taką miłością niestety nic nie wniesiemy w życie drugiego człowieka. To będą tylko pozory miłości. Ani tym bardziej nie uwolnimy ich spod władzy złego ducha. Uwolnić spod władzy złego ducha może tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. I dlatego trzeba napełniać siebie Jezusem Chrystusem. Dzieje się tak wtedy, kiedy modlisz się regularnie, kiedy przyjmujesz regularnie komunię świętą, kiedy żyjesz w stanie łaski uświęcającej, kiedy masz czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Wtedy można powiedzieć, że napełniłeś siebie, swoje serce, swoją duszę Jezusem. I wtedy ta twoja miłość będzie miłością Jezusową. I wtedy będziesz rozsiewał Bożą miłość i wtedy ta miłość będzie promieniowała na twoich bliskich. Promieniowała w ten sposób, że zły duch się nie ostanie i będzie musiał opuścić ich serce. Bo nie przetrwa tam, gdzie jest obecny Jezus. I trzeba taką Bożą miłość w sobie zachowywać, ale także pielęgnować, aby było jej więcej niż zła w twoim otoczeniu. A więc jeżeli jest taka sytuacja, że z dwoje rodziców, jedno jest po Boga stronie, a drugie po stronie szatana, to ta strona, która jest po stronie Chrystusa,
ma robić wszystko, żeby ona zdominowała swoją miłością, obecnością Jezusa, całe to otoczenie. Nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że ja chodzę do kościoła, przyjmuję Pana Jezusa, a mój współmałżonek nie, a więc nic nie mogę zrobić. Możesz dużo, możesz naprawdę wszystko. Tylko uwierz w to, że Bóg jest silniejszy niż szatan. Jeśli wobec człowieka czy dziecka, które ugodziło Ciebie złem, okażesz złość, niechęć czy potępienie, to jest najgorsza rzecz, jaką możesz temu człowiekowi wyświadczyć. Wtedy wpuszczasz szatana do swojego serca i on właśnie będzie wzbudzał i potęgował w tobie nienawiść czy chęć zemsty. Nie tylko wpuszczasz szatana w swoje serce, ale także pomnażasz obecność szatana w sercu tego człowieka, który ciebie skrzywdził. Potęgujesz jego zniewolenie. Tak dzieje się zawsze, kiedy odpowiadamy złem na zło. Oczywiście to, co wszystko mówię, szczególnie jeżeli dotyczy dzieci, nie oznacza, że mamy miłością taką głupią, źle pojętą odpowiadać na przykład przejawy złego zachowania, bo dzieci trzeba wychowywać. I wielu źle reaguje na złe zachowanie swoich dzieci, uważając, że trzeba wtedy właśnie okazywać miłość, ale jak powiedziałem, źle pojętą. Wychowywać to przede wszystkim towarzyszyć, mieć czas na to dziecko, stosować prewencję, a więc nie dopuszczać do sytuacji, w których to dziecko uczyni coś złego, bo na przykład zabrakło opieki. Kiedy widzimy, że dokonało czegoś złego, to owszem, trzeba i to jak najszybciej i konkretnie osądzić i potępić zły czyn, ale nie człowieka, nie samo dziecko. Jaki błąd popełniają rodzice, kiedy właśnie wymierzają takie surowe słowa swoim dzieciom. One to potem pamiętają. Jesteś głupi, jesteś beznadziejny i tak dalej. Można by mnożyć różnego rodzaju inwektywy, które często, pewnie też każdy z nas słyszał w swoim życiu, nawet w najwcześniejszych latach. Nie wolno wtedy osądzać człowieka. Osądzamy i potępiamy złe czyny, nie człowieka. Trzeba okazać miłość i pomoc. Ale nie z pozycji wyższości, że jestem lepszy, nigdy bym tak nie postąpił, w Twoim wieku tak nie robiłem, ale z pozycji pokory, zrozumienia. A jeżeli uświadamiamy sobie, że to zło, które popełnił drugi człowiek, wynikało z naszego zaniedbania albo z naszego powodu, to trzeba tego człowieka przeprosić. Często dzieci wchodzą w zło i to wielkie zło, ale to zło jest odpowiedzią na zło, które na przykład dzieje się między rodzicami. I one niestety tylko reagują na to, co dzieje się między rodzicami. Dziecko postępuje zło i cała dodatkowa złość rodziców idzie na to dziecko. A ono tak naprawdę tylko zareagowało na wcześniejsze zło będące między rodzicami. Pamiętajmy, słowo przepraszam też jest egzorcyzmem. Dlatego też Pan Jezus mówi, że trzeba kochać nieprzyjaciół i krzywdzicieli. Bo to jest jedyna droga do nawrócenia. Nawrócenia ich i nas samych. To jest bardzo trudne, dlatego trzeba prosić Pana Jezusa o łaskę, by być zdolnym do takiego postępowania, by przede wszystkim widzieć zło obecne w człowieku i stojącego za tym szatana, a nie odrzucać nigdy człowieka. By potrafić kochać mimo wszystko miłością Chrystusową. Trzeba prosić o taką łaskę, by Jezus nas w tym umacniał. I nigdy nie liczmy na siebie, nie liczmy na swoje siły. Na swoją miłość. Trzeba liczyć tylko i wyłącznie na Jezusa Chrystusa. Ale będzie tak, jeśli będziesz bardzo, bardzo ściśle się Jego trzymał. I tak jak powiedziałem wcześniej, te drogi wchodzenia złego ducha w życie naszych najbliższych, zwłaszcza dzieci, one przede wszystkim wiążą się z tym, co one otrzymują od nas, będących najbliżej. Ale także, i mówię o tym już od wielu lat, współczesna kultura ma wielki wpływ na to, co dzieje się w sercach i w duszach dzieci. Jeśli nie ma rodziców najbliższych w otoczeniu dziecka, to szybko znajdzie się w otoczeniu dziecka telewizor, jakiś tablet, komórka, jakieś książki, gry, zabawki i tak dalej. Ale z każdą z tą treści, z każdym z tych przedmiotów powiązana jest pewna energia, treść. I to będzie na nas oddziaływać. Oddziaływać albo pozytywnie, budująco, czyli będzie powiązane z Bożą energią i łaską,
albo będzie nośnikiem, przekaźnikiem tego, co najgorsze, co reprezentuje świat demonów. I trzeba uważnie patrzeć, oglądać, czym bawią się, co czytają wasze dzieci. Nie można kupować wszystkiego bezkrytycznie. Obserwować, czy pod wpływem danej książki, zabawki dziecko zbliża się do Pana Boga, czy od Boga oddala. Czy oswaja się z łamaniem Bożych przykazań, czy raczej utwierdza się w tym, że przykazań łamać nie wolno. Trzeba patrzeć, czy rozwija się w nim wrażliwość na dobro, piękno, czy raczej ono garnie do tego, co jest brzydkie. Czy zaczyna kombinować, czy zaczyna kłamać. Trzeba patrzeć, jaki jest jego stosunek do Boga, do modlitw. Czy chętnie się modli, czy czas spędzany z Jezusem, z Bogiem jest dla niego rzeczywiście jakimś obogaceniem, czy raczej coraz bardziej unika modlitwy w kościele, modlitwy z rodziną. To znikąd się nie bierze. Trzeba patrzeć, czy potrafi świadczyć miłość swoim bliskim, łagodność, czy raczej staje się coraz bardziej opryskliwe, wrzaskliwe, coraz bardziej próżne, pyszne, bo bardzo duża część współczesnej kultury niestety rozwija próżność i pychę w człowieku, że człowiek zaczyna mieć się za pępek świata i myśli, że tylko wszystko musi kręcić się wokół niego. Trzeba zadawać pytanie, jakim człowiekiem będzie w przyszłości, karmiąc się tymi treściami, którymi się karmi. Czy będzie kiedyś dobrze pracować, czy będzie takim leniem, kombinatorem, jakim będzie mężem, żoną, ojcem, matką. A może pod wpływem tych treści stwierdzi, że to nie jest jego droga, bo woli sobie żyć jak taki letni ptaszek, jak to pokazuje też znaczna część współczesnej kultury. Mówiąc, że to jest bardzo fajna droga, bawić się przez całe życie i nigdy nikomu nie służyć. Właśnie. Czy będzie potrafiło służyć drugiemu człowiekowi, czy raczej będzie w takiej pozycji, że to mi macie służyć, że to wokół mnie ma się wszystko kręcić, że to mi rodzice mają wiecznie pomagać, a nie ja im. Czy będzie potrafiło kochać miłością czystą, budującą swojego męża, żonę czy dzieci? Czy raczej będzie w nim się coraz bardziej potęgowała pożądliwość? To dziecko będzie coraz bardziej rozseksualizowane, że w pewnym momencie stanie się zupełnie niezdolne do tego, żeby panować nad sobą, nad swoją zmysłowością. Tu nie chodzi o to, żeby wymieniać kolejne tytuły filmów, gier, bajek i tak dalej, tylko obserwować uważnie treści, które są w tym zawarte i jak pod wpływem tych treści zmienia się twoje dziecko. Trzeba na to czasu, trzeba wielkiej uwagi, bowiem niestety znaczna część współczesnej kultury jest zatruta. Jest zatruta jadem piekła i została stworzona właśnie po to, żeby człowieka odciągać od Pana Boga, buntować względem Pana Boga, przygotować do jak najwcześniejszego łamania Bożych przykazań. Dlatego prośmy Pana Boga, żeby coraz bardziej napełniał nas, nasze serca, nasze umysły, żebyśmy potrafili w sposób rozumowy potraktować swoje życie, rozumowy i odpowiedzialny, wiedząc, że każda nasza decyzja przybliża nas samych i naszych bliskich albo do nieba, albo do piekła. Nigdy to nie jest stanie w miejscu. Albo zbliżasz się do Boga, albo lecisz w dół. Powierzajmy siebie pod opiekę Matki Bożej, żeby interweniowała w chwilach, kiedy się pomylimy, kiedy się potkniemy, żeby wyrywała nas z rąk szatana. Powierzmy się opiece naszych świętych patronów, szczególnie świętego Michała Archanioła. Niech będą naszymi orędownikami w niebie i obrońcami w tych bardzo trudnych, ostatecznych czasach. Amen.